starosta Głosławski, pan Kazimierz Kaca, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, słychać panowie tam z tyłu? Pani przewodnicząca, panie, panowie radni, państwo sołtysi, mieszkańcy, zaproszeni goście, pani poseł w szczególny sposób. Bardzo miło, że dzisiaj jesteśmy na tej wspaniałej uroczystości. Panie burmistrzu z Lubrańca, tak powinno być. Kto jak to, ale sąsiedzi powinni być razem. I bardzo się cieszę, że tu jesteśmy na tej sali. I dziękuję państwu, szanowni państwo radni, że dzisiaj otrzymaliśmy, pani przewodnicząca, to zaproszenie na tą wspaniałą uroczystość. Powiem jeszcze może po raz ostatni, bo tak się składa, że znam tutaj waszego pana burmistrza, który już dzisiaj nie jest burmistrzem elektem, ale jest zaprzysiężony. Marku, gratuluję ci. Gratuluję ci z całego serca. Przed kilkunastu laty miałem cię zaszczyt i przyjemność poznać ciebie. Jesteś człowiekiem skromnym, ale wiedzącym, czego chcesz. Jesteś człowiekiem konsekwentnie dążącym do obranego celu. I dzisiaj, tak jak byłeś radnym powiatowym, tak dzisiaj działaj na rzecz rozwoju tej małej ojczyzny, tej Izbicy Kujawskiej, miasta i gminy Izbica Kujawska. Życzę ci z całego serca. Wiem, że jesteś człowiekiem, tak jak powiedziałem, czynu. Zostawiłeś ślad, jak byłeś radnym w gminie Boniewo. I tego ci z całego serca życzę, żebyś umiał jednoczyć ludzi, tak jak ty to potrafisz, budować, a nie burzyć. I jestem przekonany, że ty wspólnie tu z panią przewodniczącą, z radnymi, a w szczególny sposób z mieszkańcami potraficie dokonać nowego otwarcia w gminie Izbica Kujawska. Z całego serca, wspólnie tu z radnymi powiatowymi, tak się składa, za co też szczególnie dziękuję, że są z tego okręgu pan przewodniczący, dwóch panów radnych. Proszę państwa, to też jest obraz, że potrafimy być razem. I naszą rolą jest, tak jak tutaj powiedziała pani poseł, pan marszałek, naszą rolą jest koordynować i wspomagać. Jeśli będziemy tak czynić, przy państwa wsparciu, przy państwa mądrości, sądzę, że przyjdą efekty. Z całego serca jeszcze raz państwu dziękuję, radnym, że jesteśmy na tej sali. Tobie, panie burmistrzu, życzę, żeby ta współpraca układała się z radą, bo gdzie jest zgoda, tam są sukcesy. Gdzie jest budowanie, tam są efekty. Tego z całego serca wszystkim życzę, a mieszkańcy oczekują tego. Wiem, znam, byłem nieraz w terenie, na tej gminie, znam potrzeby, znam zadania, które trzeba tutaj wykonać. I chcę powiedzieć, szanowni państwo, takich ludzi nam potrzeba. Mam nadzieję, kolego, już na koniec po raz ostatni powiem, Marku, że za 4 lata będziesz mógł spojrzeć wszystkim mieszkańcom w oczy i powiedzieć, tak, starałem się, pewne rzeczy zostały zrobione, zostawiłem ślad na tej ziemi, w tej małej ojczyźnie gmina Izbica Kujawska. Z całego serca życzę w imieniu swoim, pana przewodniczącego i stojących tu przy mnie radnych powiatowych. Dziękuję bardzo państwu.